Siemano Skibidi Toileciarze, witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku zagramy i przetestujemy sobie nową jednostkę, czyli dokładnie Leprechaun Cameramana oraz Lucky Speakermana. I zobaczymy, czy oni dadzą sobie radę na trybie Nightwear. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. A żeby zdobyć te jednostki, muszę udać się do mailboxa, bo to jak naprawdę widz mi dał do odcinka, więc wejdźmy sobie. I przy okazji ocenimy tego mailboxa. Mikla, bardzo dziękuję za gifcika. Obera, również bardzo dziękuję. Spadaj Lols, ale dziwny nick masz, ziomeczku, ale bardzo dziękuję za gifcika również. Jano, bardzo dzięki za Dancing Speaker Woman. Czy podpiszę, Koronek pyta? Koronek, chciałbym podpisywać, ale niestety nie mam partnera w tej giereczce, więc nie mogę. Brazil, mega dziękuję za kamera Woman. Neonix, dzięki za gifta. Oj, otworzymy sobie na pewno. Bardzo ci, przyjacielu, dziękuję. Sos, również dziękuję za large'a. No i mam pytanie, to jest ta osoba, która wysłała mi nową legendę do przetestowania, więc mega dzięki, przyjacielu, klajmujemy wszystko i pozdrawiam cieplutko. I przy okazji na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie, mordeczkę, ci gratuluję, idziemy wysłać ci nagrody. W sumie to nagroda, bo była jedna. Jeżeli się nie mylę, był to Green Laser Cameraman, więc nick mamy napisany, klikamy tylko wyślij i wysyłamy. No i z racji, że mamy tego create'a, dostaliśmy podajże od Neonixa, to sobie go otwórzmy. Jeden create'ik, pierwszy mój create tak naprawdę i mamy Lucky Speakermana. W sumie ja się cieszę, bo chciałem go do przetestowania. Więc tak, na pewno sobie załóżmy tego Lucky na start. Leprechaun. Co by tu jeszcze dać? Na pewno Santa będziemy musieli dać. Dobra, weźmy sobie jeszcze Scientistę i może Speaker Repair Drona. Tylko nie wiem, czy ta postać dostaje slowy, bo z tego co widziałem, to jeszcze nie dostawała. Więc może zamiast tego drona wezmę sobie takiego anonserka, bo czemu by nie? No i teraz tak, są też nowe wyglądy map. Dokładnie, Endless Moda, podajże Desert i Cameraman Haku. No to dzisiaj czas na Cameraman Haku, więc wbijamy i zaczynamy giereczkę. No to co, chyba tryb Nightmare, bo hard będzie za łatwy, a tu jakiś challenge musi być, więc ustawiamy oczywiście. Autoskipa na start możemy dać. Dobra, ile kosztują te jednostki? 777, szczęśliwa liczba, i $177, okej. To na start będziemy na pewno musieli tego Lucky tutaj postawić, tylko gdzie by go postawić? Myślę, że tu sobie go postawię. Zanim te kiblarze się tu dostaną, to akurat będę miał kasę, żeby go postawić. Chociaż możemy też tutaj niby, ale nie, no postawmy sobie go tutaj, bo czemu by nie? Dobra, pierwszy wavik, możemy już stawiać, dobra, stawiamy go oczywiście. Ile on daje damage'a na start? 300 damage'a, cooldown 1 sekunda. Heal range to jest 10, okej, fajnie. I heal cooldown mamy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Czyli ta jednostka leczy nam bazę dodatkowo. Nie dość, że obija fajnie na start tutaj te jednostki, to leczy jeszcze bazę. To mi się podoba, to mi się podoba. Ale tak naprawdę, no to jest taka jednostka, którą sobie raz przetestuję, już nigdy nie zagram. Bardziej mi obchodzi ten Leprechaun, bo jego jestem ciekawy, bo totalnie nie mam pojęcia, co on robi. Z tego, co ja się dowiedziałem, w sumie to dowiedziałem się, żeby włączyć na chwilę autoskipa, żeby postawić Santy i Scientistów. I tego ziomeczka może by mu lepszy. Jak on obszarowo bije? Fajnie, fajnie. Nie bije jednej jednostki, tylko od razu parę naraz w tym oto okręgu. Bardzo fajnie, dobra. To jest fajny Lucky Speakerman. Takich Lucky Speakermanów lubię bardzo. I chyba laga dostałem. Tak, laga dostałem. Dobra, myślę, że sobie będziemy mogli skipnąć. Tylko jeszcze jednego tutaj Scientistę postawię za chwilkę. I będziemy mogli już powoli zbierać na tą legendę naszą przecudowną. Aha, jest dobra, dwa maksymalnie. Zapomniałem już o tym. Więc sobie skipnijmy. Możemy go też ulepszyć. Ale czy ja go chcę ulepszyć? Na razie to może Santy. Na razie może Santy. Bo kasa będzie nam tu bardzo potrzebna. Zwłaszcza, że mam w planach zrobić całą armię tych Leprechaun Cameramanów. Idzie Dual Claw, okej, czy jednak slowuje tutaj nam jednostkę, jak widzicie, widzowie. Myślałem, że ona nie będzie slowować tego, co się dowiedziałem. Dobra, skipnijmy sobie i ulepszmy go. 500 damage'a. Dual Claw raczej się już nie przedostanie, bardzo fajnie. Cooldown to już jest pół sekundy. Ej, fajna ta jednostka. Możemy sobie nawet autoskipa już ustawić. Jako taki zastępczy na przykład Green Laser, bo ja zawsze na start gierki biorę Green Lasera, żeby tutaj właśnie obijał te jednostki. To ten Lucky ziomuś też daje radę sobie bardzo dobrze. Przyzwoity ziomek, przyzwoity ziomek. I teraz tak, z tego co wiem, Leprechaun zwiększa dystans jednostek. W sensie, chodzi mi tu o range, czyli Lucky jak ma taki range aktualnie, to jak postawimy obok Leprechauna, to będzie jeszcze większy i tak do każdej jednostki. Plus, jeżeli postawimy go w prostej linii, on będzie bił tak jakby, nie wiem, prostą linią, więc zróbmy sobie to na szybko. I czy tak jest? Tak, bije wszystkich na całej linii tutaj, jak widzicie. Nie bije jednej jednostki, tylko wszystkie.
Oj, w ogóle jaki on ma piękną tęczę, jak z pięknej tęczy on bije, co jest? I fajny ziomeczek, podoba mi się już. Patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje. Dobra, ulepszę sobie szybko santy, bo tu kasa będzie nam bardzo potrzebna, więc ulepszamy, ulepszamy. I czy ziomeczek sobie da radę na początku? Ej! On jakby z tej laski bije tutaj naszych kiblarzy takim promieniem tęczy, chyba tęczy, dobrze nazywam to. Bardzo fajna jednostka, ulepszam ją sobie od razu. 1600 damage'a już bije, bardzo ładnie. Na 0,4 sekundy cooldowna. Czy wręcz się zwiększa tej jednostki? Ej, naprawdę jest zwiększony o 5%, czyli to działa, to działa. Czyli to jest prawda, nie jest napisane na tym właśnie Leprechaunie, jak widzicie, ale zwiększa tutaj dystans o jednostek w pobliżu. Dobra, idzie tutaj Flying Bassaf. Ej, on chyba też nie dostaje stunów w ogóle, widzę. Albo może mi się wydaje, ale chyba nie dostaje w ogóle ziomek stunów. Dobra, santy ulepszone na razie, mamy 12 wave, idzie bardzo dobrze i szczerze, jak na jednostkę za 100 kończynek, czyli tak naprawdę za darmo, bo wystarczy pogracie sobie parę razy giereczkę i możecie go odebrać, jest to aktualnie fajna jednostka. Póki co, jako legenda prezentuje się bardzo dobrze. I możemy go od razu ulepszyć zaraz do 13 wave'a, patrzcie, patrzcie jak znikają te boss toilety, ej no, bardzo fajnie. Ulepszmy go zaraz na level 3, czy dam radę, czy będę miał kasę, uwaga, mam kasę, dobra, ulepszamy 2000 damage'a na 0,25 sekundy. A następny upgrade już kosztuje 7777 dolarów, dobra, to już na pewno będziemy musieli nasze santy ulepszyć. No i scientistów oczywiście, bo ich też nie ulepszam w ogóle. To co mi się w nim podoba ogólnie, to jest to, że on bije parę kiblarzy naraz, nie pojedynczo, tylko parę naraz, to jest naprawdę coś, co ja uwielbiam w tej grze. Bo tak jak na przykład mieliśmy tą najlepszą jednostkę, czyli Ultimate Drilla, no to on pożerał pojedynczo, ale jakby pożerał wszystkie jednostki, które idą, to by było fajne. Przy okazji tu się ziomek przedostał, a dobra, to postawmy sobie go, ulepszmy. No gdzie idziesz, Airplane, gdzie idziesz, kolego? Mamy kasę, więc na pewno santy możemy sobie nasze ulepszyć, bo czemu by nie? I tego Lucky ziomeczka mógłbym ulepszyć. Ile on będzie bił? 500 damage'a i 800. Okej, 800 to jest jego max. Range 21,6, no tak naprawdę około 20 pewnie. I cooldown 0,4 sekundy. No i fajnie, że healuje bazę, tak? Czy healuje? Tak, chyba bazę healuje. Heal range. Czy on zdejmuje cooldowny? O co tutaj chodzi? Ja już w sumie sam nie wiem, bo to jest range, czyli tutaj w tym okręgu powinien healować. Czy on zdejmuje stuny, czy mi się wydaje? Tak, a ten Leprechaun w ogóle ich nie dostaje. Ej, sprzedałbym tego Lucky, żeby zobaczyć. Chyba tak zrobię, wiecie? Sprzedam tego Lucky, żeby zobaczyć, czy właśnie nasz Leprechaun dostanie stuna. Daję na chwilę sobie wyłączę autoskipa, bo tu właśnie jak widzicie naszych sand nie ulepszam w ogóle. Classic, classic. Może jego bym sobie ulepszył, ale zanim to, to może tego pierw ulepszę. Dobra, tak też zróbmy. Bo jak ja się rozgadam, to widzicie, totalnie nie patrzę na giereczkę. Dobra, tu mamy ziomeczka, idzie, dobra, poszedł do spania. Czy damy radę bossowi? Chyba damy tutaj, dobra, dam sobie skipa i ulepszę tego od razu na maksa. 4000 damage'a, elegancko. I w ogóle jaki on range ma ogromny, 55 range'a? To naprawdę jest mega dużo. Nie no, jak na legendę, którą łatwo jest dostać z tego eventu, ja bym tryhardował, żeby go zdobyć. I na pewno będę musiał, bo to jest pożyczone do odcinka tylko. To jest takie zastępstwo na właśnie Green Lasera. Jeżeli nie macie oczywiście. No i patrzcie, on nie dostaje w ogóle stunów, to jeszcze lepsze tak naprawdę. Tylko, że no nie spowalnia, to jest jedyny minus. I dobra, czy damy tutaj radę? Tu jeden jest ulepszony na max, no i bije przedpotężnie. No nie no, 4000 damage'a to jest dużo, to jest bardzo dużo, powiedzmy sobie. Nasze santy możemy od razu ulepszyć, jak widzicie, bo tu w ogóle nie ulepszałem ich. I tak naprawdę 4000 damage'a na 0,2 sekundy. To jest 20000 damage'a na sekundę. I jak postawimy sobie paru takich, no to myślę, że na easy taki nightmare będziemy robili. Ale sprawdzimy to na pewno w dzisiejszym odcinku. Tylko, że no muszę te santy ulepszyć, bo ja ciągle o nich zapominam, powiem wam. No i tu nadchodzą problemy, bo UFO możliwe, że się przedostanie dalej, czy tak będzie na pewno. No nie no, range jest duży, to jest plus. Widzicie, on nie bije jakby tak, nie wiem, że tutaj, 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 tylko bije całym paskiem. Tutaj na przykład cały ten obszar, tutaj cały obszar, calutki pasek. No i to jest naprawdę fajne, to jest naprawdę fajne. Zresztą sami widzicie, calutki ten pas, tak jakbyś z łuku strzelał, cały czas prosto. Dobra, mamy 6000 dolców, ulepszmy sobie tu nasze skibidi jednosteczki, bo czemu by nie? No i kurczę, już teraz tylko na maksa potrzebujemy 5000 i 6000 dolców. Więc możemy chyba jeszcze jednego postawić, tylko nie wiem, czy obok, czy ej, jakbym postawił go na przykład tutaj, czy będzie tak mógł bić? Okej, może bić, fajnie. Ej, a właśnie, teraz jak mamy dwóch obok siebie, to jeden daje drugiemu tutaj range'a. Tak, jeden drugiemu daje jeszcze range'a dodatkowo. Wow, ej, to też jest git. No i to mi się podoba, ulepszmy ich sobie na maksa, żeby mieć takich dwóch tutaj. Tego możemy nawet sprzedać, wiecie. I ulepszymy sobie tego na maksa, okej, mamy dwóch tutaj ulepszonych na maksa.
I naprawdę już sięgają na przykład na tej mapie już do bazy, sami zresztą widzicie. Ziomek normalnie bije jednostki z bazy. Zresztą sami możecie ocenić ten range, no jak postawicie sobie go na przykład tutaj, to on będzie praktycznie no całą mapę obejmował. Więc jak na jednostkę typu legenda, bo to jest legenda, przypominam, to nie jest mityk, to nie jest godly, to nie jest ultimate, to jest zwykła legenda, to moim zdaniem bardzo mocny. Zwłaszcza jeżeli chcecie sobie farmić te kończynki na trybie nightmare, on się bardzo dobrze tutaj sprawi. Przy okazji, no myślę, że nawet autoskipa mógłbym zaryzykować troszeczkę pograć, bo czemu by nie? Ej, chyba nawet zaryzykuję, wiecie? Postawię sobie takiego trzeciego, fajnie, że on nie dostaje tych właśnie slowów. W sensie, no chodzi mi tu o uśpienie, więc dron nam jest niepotrzebny w ogóle. Nabije bardzo mocno, sami zresztą widzicie. Jeszcze ciekawe, czy announcer na nich działa, wiecie, postawię z tyłu i zobaczymy, ej, działa, cooldowny są zmniejszane, okej, fajnie, announcera też sobie ulepszmy na maksa. I teraz tak, minus 20%, czyli 0,16. To ciekawe, jak mimo tego najlepszego boostera, czyli DJ TV Man to jest bodajże, to już w ogóle jeszcze damage, aby 25% dawał, to tyle presony biłyby, nawet nie będę mówił jak potężnie. I sobie dzisiaj tak właśnie będziemy testować, całą armię sobie tu zrobimy. Dobra, mamy na razie dwóch ulepszonych na maksa, więc zróbmy sobie trzeciego też, bo czemu by nie? Bo jednak do całej armii no to jeszcze troszkę nam brakuje tutaj skibidi toileciarzy. Tylko cały czas ta kasa jest potrzebna, no Santy jak widzicie ulepszyłem na maksa, ale scientistów jeszcze będę musiał. Więc na razie skipnijmy sobie, trzeciego mamy na maksa i patrzcie, te jednostki nawet nie idą gdzieś dalej, bo tu już obijamy ich z respa i normalnie oni się gdzieś dalej nawet nie dadzą rady przedostać. Patrz, boss toilet, ledwo wyszedł z respa, już został praktycznie zmiażdżony. Na pewno scientistę możemy sobie ulepszyć i jeszcze jednego i będziemy mieć chyba full upgrade'y, jeżeli się nie mylę. Tak, mamy full upgrade'y. Robimy tutaj takie kółeczko wokół announcera i stawiamy nasze lepreszony. Ja jeszcze tego Lucky miałem testować, ale szczerze, jak zobaczyłem co oni robią, no to kurczę, chyba jest dzisiaj odcinek z testowania tylko ich. No ale postawmy sobie też taką Lucky jednostkę, nie wiem, gdzieś tutaj, bo potem będziecie mówić, że nic nie robiłem z nią. Ile w ogóle taki upgrade nas kosztuje od zera do końca? Chyba około coś 10 tysięcy dolarów, sprawdźmy sobie. Żeby go postawić jest to 1000 dolarów. Potem mamy 3 tysiące łącznie, 6 tysięcy, no około 12-13 tysięcy od zera na maksa. Czyli niedużo, to jest naprawdę niedużo. Ja sobie teraz dopiero zdałem sprawę, że jak będziemy mieli najlepszego boostera, czyli tego DJ TV Mana, to nie dość, że mamy range zwiększony o 10%, cooldown o 25% wtedy jest zwiększony, zmniejszony, przepraszam, zmniejszony, to jeszcze damage 25. To naprawdę, no co by się tu działo? Wyobraźcie sobie takiego jednego Leprechauna, jednego DJ TV Mana i na przykład tą nową mityczną jednostkę. Czy te gry byłyby za proste, albo Ultimate Titan Drillman? Nie wiem, ta jednostka mi się tak podoba, że ja bym nawet ją na trybie Endless Mod przetestował. No wiadomo, że tam bym jakoś mega daleko nie doszedł, bo to nie ma możliwości. Pewnie jakiś max 50 wave. Ale no jestem ciekawy jego zdolności. Ulepszmy sobie kolejnego i jeszcze jednego tutaj. Chyba mamy full team aktualnie. I powiem on tak, to jest tryb Nightmare. To jest tylko tryb Nightmare, albo Ash. Dla jednych tylko, dla jednych Ash. I patrzcie jak sobie radzimy. Giant Blind Toilet, pyk do spania. Flame Tower tak samo, nic już nie musimy tak naprawdę robić. No sami zresztą widzicie, no patrzcie, jednostki z bazy ledwo wychodzą. Patrz, no patrz co tu się dzieje. No i elo, boss toilet do spania poszedł sobie, polis tak samo. I przypomnę, że te jednostki są tutaj. A nasza baza, w sumie nasza, tylko kiblarzy jest tutaj. Czy ja coś więcej w tej giereczce muszę robić? Chyba nie, możemy sobie Lucky postawić na respie, bo czemu by nie? Zobaczymy jak on pięknie będzie bił, oj ładnie tymi kończykami bije, ładnie, ładnie, podoba mi się to. Tylko on będzie cały czas uśpiony. No ale ładnie, ładnie, sami ocencie, te kończynki fajnie wyglądają, w ogóle na max levelu wygląda jako jednostka bardzo ładnie. Moim zdaniem ten Leprechaun jest to jednostka na farmienie free tych kończynek, albo coinów. Naprawdę, tu nic nie muszę robić, gram autoskipa na trybie Nightmare, sami zresztą widzicie, ja sobie jeszcze nawet dostawię, bo już mam tyle kasy, że czemu by nie. Patrzcie, sprzedam te santy, pyk, 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 myk, mam 70 tysięcy dolców. I co, postawmy sobie jeszcze parę, bo czemu by nie. Tu sobie postawmy, tu sobie postawmy, tutaj też i gdzie by tu jeszcze postawić, ja już nawet nie wiem gdzie stawiać. Tutaj sobie też mogę postawić, bo tu announcer ma jeszcze dystans. Tutaj również sobie postawmy. Ile jeszcze mogę postawić? Okej, to jest limit, to jest limit. Mam wszystkich już tutaj zrobionych na maksa. 14, jeden announcer. I czy tutaj się coś wydarzy? Czy ja jakimś cudem to przegram? Tego chyba się już nie da. A czekajcie, bo jeszcze tego mogę sprzedać. To tego też sprzedamy, bo czemu by nie? Tego sobie postawmy. No i teraz mam 14 takich ziomeczków i jednego announcera. Tak jak to mówiłem, free farmiacz coinów albo właśnie tych kończynek.
Zresztą sami widzicie, co się dzieje z jednostkami wychodzącymi z respa. No, dosłownie są miażdżeni totalnie. Bo jest naprawdę, mogę to powiedzieć oficjalnie na odcinku, OP. Jest mega ultra OP. Moim zdaniem, naprawdę OP totalny. O, tutaj jakieś dwóch kiblarzy się przedostało. No jak daleko dotrwają, uwaga. No i już chyba odpadli, no niestety. 44 wave, zaraz zbliżamy się ku końcu. Nawet wiecie co, tego anonsera sobie sprzedam, chociaż wiadomo, że raczej większość z was go ma, ale uznajmy. Nie masz go, tak naprawdę masz tylko takiego jednego zielonego pana w kapeluszu. Okej, sprzedam go. Już niech skraca tych cooldownów. Postawmy Leprechaun na jeszcze jednego. I teraz tak, mamy tylko ich. Czy oni też by sobie solo dali radę? Macie tu pokaz. No, oni tylko solo, tylko oni, nikt więcej, dają sobie radę na łatwości. Totalnie na luzie. Zresztą co ja muszę wam udowadniać, no sami zresztą widzicie, co tu się dzieje. No, zniszczenie ich kiblarzy. No to co, czekamy do 50 wave'a i ja już nawet nie gaszę autoskipa. Aż mi się przypomniał ostatni challenge, jak drill totalnie nie dawał rady, a te legendy dają sobie radę na chillu. Chociaż tu parę jednostek widzicie się przedostali, ale oni nic nie zrobią, no nawet nie ma opcji, oni nie mają tak dużo HP jeszcze. Tu boss toilet, w ogóle 1,5 miliona HP, już mu zostało 700 tysięcy, tak szybko, po dosłownie 3-5 sekundach max. Dobra, 48 wavik. Ja autoskipa nie gaszę, ja mógłbym od początku grać autoskipa, tylko ja nie wiedziałem, że oni są tak potężni. Jak teraz już wiem, to już wiem, że mogę grać only autoskip, bez gaszenia w ogóle. Nawet nie wiem, czy lepszym wyborem nie byłoby postawienie ich tutaj, wiecie? Tak teraz sobie zdaję sprawę, że lepszym wyborem mogło być postawienie tutaj. No ale już postawiłem tutaj, to już nie będę teraz zmieniał. 49 wave, mamy już powoli problemy, ale nie gaszę tego autoskipa. Albo dadzą radę, albo nie, powiem wam. Bo to już jest tak naprawdę, no przedostatni wave, to już są ciężkie jednostki, dużo HP mają. Ale nie gasimy, jest 50 wave, ostatni wave, czy dadzą sobie radę na autoskipie? No sprawdźmy teraz, sprawdźmy. Ja mam taką bynajmniej nadzieję, Toxic Mutant idzie do spania, Security też zaraz pójdzie pewnie, mamy Massive Bust of Oweny z tyłu, Scientist z przodu. I gdzie jest nasz bosik? Gdzie jest nasz bosik? Bo to jest dobre pytanie. Jeszcze się nie zrespił, okej, idzie Giant Smooth Toilet, 2,5 miliona HP. Zobaczmy, jak szybko zejdzie jej HP, tylko no na początku niech... O, dobra, już się nią zajmują, już tak, o, w sekundę 30% jej zbili, w sekundę dosłownie. Scientist, patrzcie, Scientist 2,5 miliona HP, odliczamy, jest to około 5 do max 7 sekund i został pokonany. No nie, no szczerze, z tą jednostką tryb Nightmare jest totalnie dziecinny, easy i nic więcej. Massive Bassa do spania, kolejny tak samo, no i bossik to dosłownie, no, patrzcie, jak schodzi HP, ja nawet nie zdążę naliczyć. I koniec, GG oficjalnie. I za takie 20 minut gry tak naprawdę dałoby to się zrobić 17, może i nawet 15. Chociaż nie, no 15 może nie. Ale 17 minut gry dostajecie 10 kończynek. 10 takich gier i już macie tego Leprechauna. Plus 1200 coinów na przykład. No moim zdaniem ta jednostka jest totalnie OP. I będę mówił to cały czas, bo to jest legenda. Jakby to nie była legenda, to bym tak nie mówił. I na pewno będę chciał sobie ją kupić. Chyba, że ją znerfią, no bo mi się wydaje, że mogą ją znerfić przez to, że jest taka OP. No, no moim zdaniem naprawdę, no ja już się powtarzam, nie wiem, licznik OP to już wywalił poza skalę, bo już pewnie powiedziałem to z 1000 razy. Ale jeżeli go nie znerfią do maksymalnie środy, to go na pewno kupuję. Przy okazji mam jeszcze Titana Clowermana, którego możemy przetestować w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, widzowie. Widzę, że jest trochę ulepszony, mi się wydaje, bo on teraz ma cooldown 0,2 sekundy. Wcześniej chyba też tak miał, ale damage'a tyle nie miał. Teraz ma 13 tysięcy damage'a. Wcześniej na pewno tyle nie miał, jak wyszedł update. Bodajże bił wtedy, nie wiem, już nawet nie pamiętam. Chyba 4000 damage'a na 0,2 sekundy miał, coś takiego. Możecie mnie poprawić, ale teraz jak bije 13 tysięcy damage'a, no to jest dużo, jest dużo. I możemy sobie go przetestować w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, widzowie. A póki co to na tyle, dzisiaj macie u mnie do wygrania już sam totalnie nie wiem co, bo jestem już jak widzicie mega biedny. Ale nawet jak jestem biedny, mogę wam rozdać, nie wiem, naprawdę nie wiem. No co, takiego jetpack kameramena, może komuś się przyda. A póki co jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, do następnych takich odcinków i siemanu!